Kolejną osobą będzie pani Jasia Jesięga z Krośnic, którą serdecznie zapraszam. Właśnie próbuję wyłowić wzrokiem. Pani Jasia jest nauczycielką z lokalnej szkoły i chcieliśmy też, zaprosiliśmy panią Jasię, żeby pokazać, co nauczyciel z niedużej szkoły, w niedużej miejscowości może zrobić dla drzew i dla swojego otoczenia. Zapraszam. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam was. Mam troszeczkę tremę, ponieważ to moje pierwsze wystąpienie na takim spotkaniu. No dobrze. Tak jak tutaj pani powiedziała, jestem nauczycielem w zespole szkół i przedszkola w Krośnicach. W 2008 roku, a właściwie może jeszcze prędzej, to jest Aleja Kasztanowców, która biegnie od wioski Wierzchowice do wioski Dziewiętlin. Ta aleja kilkanaście lat temu wyglądała zupełnie inaczej. Te drzewa to były piękne kasztanowce. Oczywiście, że tak jak wygląda, to nie jest powód człowieka. Tutaj zawinił szkodnik. Ale na tą aleję przychodziłam z dziećmi zbierać kasztany. Co roku klasy, które uczę, zbierały kasztany, nie tylko kasztany, bo w pobliskim parku zbieraliśmy żołędzie, buczyny i za zarobione pieniążki mogliśmy zorganizować czy dofinansować wycieczkę dla dzieci. W momencie, kiedy ta aleja zaczęła wyglądać tak, jak tutaj widzicie, no był problem, bo aleja nam umierała i urodził się pomysł. I to jeszcze powiem co innego. Ta prezentacja, którą chcę wam pokazać, jest zupełnie inna niż te, które widzieliście do tej pory. Bo to jest taka prezentacja, trochę bym powiedziała, dziecinna. Dlatego bardzo proszę o wyrozumiałość. Robiłam to pierwszy raz, Piotr mnie nie uprzedził. Ale może się wam spodoba, właśnie taka. I urodził się pomysł, żeby odbudować aleje, ponieważ małe dzieci i ja nie możemy zbyt wiele, ale posadzić drzewo możemy. I tutaj nie wiem, jak to się stało, że poznałam Piotra, nie umiem tego powiedzieć. To był 2008 rok. Czy ktoś mi ciebie zlecił? No tak, ale jak ja ciebie znalazłam? Nie umiem tego powiedzieć. Ale ja nie wiem, skąd miałam numer telefonu twój. Ja nie umiem powiedzieć, jak to się stało, że Piotr stanął na mojej drodze. Ma moc. Właśnie ma moc. W każdym razie urodził się pomysł odbudowy tej alei. Matko kochana. I tu już sobie poradzicie sami. Wiosenna inauguracja między Wierzchowicami a Dziewiętlinem. W środę 5 marca 2008 roku 12-osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wierzchowicach pod przewodnictwem nauczycielek Joanny Jasięgi i Iwony Ciupak posadziła pierwsze tej wiosny 20 młodych dębów między Wierzchowicami a Dziewiętlinem. Każdy z nich otrzymał imię. Dzieci objęły swym patronem dębową aleję i będą o nią dbać, a także sukcesywnie wydłużać poprzez nowe nasadzenia w kierunku Dziewiętlina. Proszę się nie przerażać tą aurą, ponieważ w nocy przed zaplanowanym sadzeniem, to był marzec, to było ciepło, spadł nam śnieg. Nie wiem, Piotr, czy pamiętasz. Byłam przerażona, ale Piotr mówi, słuchaj, na pewno za chwilę ten śnieg stopnieje i ponieważ ludzie są już umówieni, wszystko było już nagrane, było polecenie, żeby rodzice odpowiednio ciepło ubrały swoje pociechy
I to była nasza pierwsza, nazwaliśmy ją przez chwilę Zimowa Aleja, ale tylko przez chwilę, bo przekonacie się, że dzięki udziałowi polsko-niemieckiej grupy młodzieży sadzenie nabrało charakteru międzynarodowego. Młodzież z 5 ELO we Wrocławiu i gimnazjum z Werden koło Bremy przyjechała do Doliny Baryczy i wspomagała nas w tej akcji. Piotr wymyślił, że będzie zapraszał mi tam ludzi z całego świata. I za chwilę się o tym zobaczycie, że tak było. Sadzonki. Nad Leśnicą Milice Szkołki Leśnej w Świętoszynie bezpłatnie przekazuje sadzonki na kolejne akcje. Przekazały również wiele sadzonek gatunków krzewów oraz budki lęgowe, które powieszono w parku w Dziwętlinie. Wykorzystując oczywiście okazję pobytu w szkółce leśnej, pan leśniczy Tomasz przy okazji dla uczniów organizował zajęcia, że to nie było tylko, że przyjeżdżamy i bierzemy sadzonki, ale również były tam, odbywały się lekcje edukacyjne. Pan Tomasz Kowalski. No właśnie, uczył nas nie tylko o drzewach, ale też i o krzewach i no i w ogóle wiele takich bardzo ciekawych praktyczne zajęcia jeszcze były, plastyczne, także to nie tylko było nas wielu. Od wiosny 2008 roku przy sadzeniu drzew wzdłuż drogi z Dziewiętlina do Wierzchowic pracowali uczniowie zespołu szkół i przedszkola w Krośnicach. Mieszkańcy Dziewiętlina dęby przyjaźni posadziły grupy polskich i niemieckich licealistów, samorządowcy z Chorwacji, Turcji, Serbii, Armenii, Rumunii, Włoch, dziennikarze Gazety Wyborczej z Wrocławia oraz uczniowie Technikum Leśnego z Milicza. Oni nie tylko sadzili drzewka, ale przeprowadzali fachową selekcję istniejących samosiejek. I tu chwilę chciałam właśnie, tutaj mamy zdjęcie naszych gości. Z wielu zakątków świata. Na wsparcie zawsze mogliśmy liczyć, i tu uwaga, dosłownie wsparcie. Dosłownie, tak Piotr z nami często pracował. Mówię, może czasami. Czasami też bywało, no tak jest. Tutaj chciałabym też króciutko, ponieważ uczę w kształceniu zintegrowanym. To są małe dzieci. I raz na 3 lata mam po prostu pierwszą klasę. Z pierwszą klasą nie zawsze da się zrobić to fachowo, więc urodził się jak gdyby potrzeba sytuacji. Urodził się pomysł, żeby zaangażować kogoś silniejszego. Więc pani Jola Cwynar, na zdjęciu będzie, nauczycielka Technikum Leśnego i przy okazji moja przyjaciółka, pomyślałyśmy razem, że możemy wesprzeć siebie nawzajem. Oni fachowością, a ja pomocą. I dzieci trzymały sadzonkę, uczeń Technikum Leśnego wykopywał dołek, a poza tym, tak jak to wspomniałam, wiele na tej alei było drzew samosiejek i było ich naprawdę dużo, dlatego uczniowie Technikum Leśnego dokonywali fachowej selekcji, że no, samosiejki, gdzie tam było ich za dużo, wycinali, pozostawiali najsilniejsze, te, które Piotr powiedział, że mają zostać, zostawały. O właśnie, tutaj już uczniowie i tutaj widać też moi uczniowie, ponieważ zawsze brakowało mi tych takich większych uczniów, więc pomyślałam, że zorganizuję w szkole kółko ekologiczne, kółko krajoznawczo-turystyczne i miałam możliwość pracy z uczniem starszym, czyli z gimnazjalistami. I tu już, jak widzicie, są gimnazjaliści moi i uczniowie Technikum Leśnego. Więc zawsze jak jakiś był problem, no to trzeba sobie umieć poradzić z tym problemem. Więc współpracowaliśmy już też z uczniami starszymi, nie tylko dzieci, ale też i starsi. O, tutaj właśnie jest ten
No i Piotr jednak pracował. W końcu wziął, w końcu i Piotr wziął w ręce szpadel i również fachową pomocą. O, tu dzieciaki mają naprawdę miłą zabawę, ale też i pożyteczną. Sadzenie alei zdziewiętniady Wierzchowic zakończyliśmy wiosną 2014 roku, właśnie w tym roku. I posadziliśmy 394 drzewa. Nie tylko na tej alei, bo też około Urzędu Gminy posadziliśmy kilkanaście drzew i w innym miejscu również, wzdłuż takiej drogi gminnej. No tutaj już nie chciałam przynudzać, gdzie i ile drzew, ale ogólnie od 2008 roku dzieciaki wspólnie z gośćmi i posadziliśmy, o tutaj właśnie już takie grupowe zdjęcie. Oprócz tego, ponieważ dalej mnie serce boli, jak widzę ginące kasztanowce, te zdjęcia to nie są już przy alei, ponieważ w międzyczasie wybudowano szkołę w Krośnicach i szkoła w Wierzchowicach już nie istnieje. Pracuję już w szkole w Krośnicach. Tam również są kaszanowce, które wymagają opieki, więc pomyślałam, że z grupą, to są moi uczniowie, którzy należą do kółka ekologicznego, zajmujemy się właśnie ratowaniem kaszanowców w dobrze wam znany sposób. Dla dzieci frajda, a uczy ich to naprawdę wielu pozytywnych rzeczy. W Parku Dziewiętlinie dzieci wraz z opiekunami posadziły dęby, lipy i krzewy. Wspominałam już prędzej o tym. Na drzewach umieściliśmy budki lęgowe. Także nie tylko sadzimy, dosadzamy, dbamy o aleje, ale również ważne są dla nas ptaszki. No i też zbieramy śmieci. Zawsze po ciężkiej pracy był czas na posiłek. I zabawę. I tutaj jeszcze wspomnę, nie mam w tej prezentacji zdjęcia, ale też uczę patriotyzmu. Również Piotr był na tej uroczystości. Posadziliśmy dąb pamięci poświęcony majorowi Witoldowi Sierpińskiemu i ten dom pamięci znajduje się w Krośnicach na placu Jana Pawła. Także to też jestem dumna z tego dębu, pięknie rośnie i naprawdę zapraszam do nas. Także nie tylko ekologia, ale też wiele innych działań, które robię wraz z moimi uczniami. Myślę, że no i tutaj, tu już sobie przeczytacie i nauczyciele sprawujące opiekę nad uczniami, no to oczywiście ja, wspomniana pani Iwona Ciupak, pani Jolanta Cwyner, Grażyna Wieczorek, Barbara Konieczna i Magdalena Kutka, które wspierają mnie zawsze pomocą i zawsze mogę na nich wszystkich liczyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze jedno pytanie do pani, zanim pani ucieknie. Dlaczego pani to robi? Dlaczego to robię? Boże, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, dlaczego to robię. Powiem, no pierwszy pomysł, bo tak, zawsze sytuacja stwarza jakiś pomysł, bo tak, pierwszy powód, no to ginące kasztanowce i coś trzeba było z tym zrobić, bo aleja już jest brzydka. No potem no, śmieci też mnie denerwują. Ptaki uwielbiam, kocham, a jestem patriotką, więc no, każdy powód ma jakiś, znaczy każde działanie ma jakiś powód, a ogólnie dlaczego to robię? Bo to lubię. Dziękuję bardzo. Mogę dodać? Ja bym chciał jeszcze dodać. Widzicie Państwo. Dzięki naszej współpracy przy sadzeniu tej alei udało nam się odkryć kilka takich prawidłowości. Po pierwsze, żeby móc tą
aleje odtworzyć, musieliśmy uzgodnić to z zarządem dróg. Więc trzeba było zrobić propozycję, plan, jak to zrobić, że tutaj do lasu będą dęby, dalej będą lipy, odległość od jezdni, wszystko uzgodnić. I stąd się wziął program Drogi dla Natury. W tej chwili działamy w ten sposób w całej Polsce, współpracując z drogowcami. Albo nawet taka drobna rzecz. Selekcjonowanie samosiewów. W tej chwili to jest standard w powiecie milickim przy drogach. Wszystkie drogi w powiecie milickim, kiedy są czyszczone rowy, zostawiane są drzewka, które mogą dalej rosnąć. I właśnie przedwczoraj opowiadałem o tym pracownikom Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Tak miałem właśnie myśl, jak patrzyłem dzisiaj na prezentację Krzysztofa, przyszła do głowy, że niemiecka nazwa Allenstein powinna brzmieć Allenstein. Miejmy nadzieję, że tak to w przyszłości będzie.